To co, zamykamy? Tak. Dobra, no to tam się możesz teraz rozluźnić. Do zobaczenia po drugiej stronie. Tutaj jakiś mały briefing zrobimy Natalii. Ja mam oczywiście. Ale to już w stroju, czy... No tak, chyba tak. To znaczy, może generalnie być w tym na briefingu, ale później strój, w buty, łyżwy i wskakujesz, nie? No i teraz tak, jest coś takiego, że tę pozycję będziesz przyjmowała, tą naszą ściągawkę. Ściąga, dobrze, że jest. Nie wiem, kto ją pisał, ale... Z ramiona na plecach wąsko, rozumie się. Dobra, że zaraz będzie sobie czytała. Jeszcze jedna rzecz. Tam jest na zielono, teraz klucz się świeci. Aha. No to będzie informacja dla ciebie, że możesz sobie zmieniać pozycję. Okay. Siłą rozpędu wiatraku, bo jeszcze wiatrak widzisz, tam się jeszcze dalej kręci, nie? Siłą rozpędu, więc on też potrzebuje trochę czasu, żeby osiągnąć tą prędkość docelową, która tutaj jest na 40 kilka kilometrów na godzinę ustawiona. No to 50 km. A zdmuchnie mnie? Nie, nie ma szans. Nie zdmuchnie? Nie, mi nikogo nie zdmuchnęło. Jedyne co, jak oglądałam filmiki, to że załóżmy, jak ktoś by się, nie wiem, podniósł barkami, to był do tyłu. No nie, nie, to nie przy tej prędkości. Nie, nie. Gdyby to było, wiesz, jedno zero więcej, to tak, ale nie. Po prostu. Nie, nie, nie. Chodziło mu o to, że tutaj miał wtedy. A, czyli po prostu szerzej, żeby dać jakby zobaczyć różnicę. Znaczy to jest... musicie z kolegą rozmawiać, bo on akurat taki miał program sobie jak ustalił. Jest, jak chcecie jakby zmodyfikować pod siebie, to już nie ma sensu. Na skrzydeł już masz? Prawa noga w bok. Tak. Tego, prawa noga... Ale bok do tyłu, czy bok po prostu? Raz miał bok po prostu, a później miał z ręką do przodu. Odstawiałam nogę tak, to sama pięta może być tutaj i to palce mają być w powietrzu, czy mają być troszkę oparte? Nie, może być i tak jak pokazujesz, tyle żebyś palcami nie dotknęła tego głowy. Rozumiem, dobra. No też to jest duma, ale mamy dużo. Pewne rzeczy już można zauważyć po pierwszym pomiarze. Zwykle zawodnik już czuje, widząc właśnie to, co jest na ekranie, która pozycja jest dla niego lepsza, wygodniejsza. Stara się ustawić w takiej pozycji, która zapewnia minimalny współczynnik oporu z jednej strony, a z drugiej też zapewnia dla niego ergonomię, bo ciężko jest w niektórej pozycji po prostu efektywnie się przemieszczać później na torze. Więc to jest zawsze sztuka kompromisu pomiędzy tą ergonomią podczas ruchu i pozycją korzystną z punktu widzenia dynamiki. Jeżeli chodzi o taki typowy pomiar, zwykle trwa od 30 sekund do 2 minut, w zależności od sportowców, od klasy sportowców. Dla saneczkarzy jest to, dajmy na to, około minuty do 2 minut. Z wczorajszych testów łyżwiarzy szybkich to trwało to tak mniej więcej 3-4 minuty dla zawodnika. Wtedy wykonywał sekwencję różnych pozycji ustaloną wcześniej z trenerem. No i realizacja tego programu zajmuje właśnie zwykle kilka minut na zawodnika. Natomiast jeżeli byśmy chcieli wyciągać takie głębsze wnioski, no to tak jak w przypadku wszystkich badań eksperymentalnych trzeba byłoby zrobić ileś powtórzeń, bądź po prostu serię bardzo długich pomiarów. Oczywiście to jest trudne do utrzymania przez zawodnika, ponieważ na tej platformie, gdy wieje wiatr z prędkością 50 km na godzinę, musi się starać utrzymać tą pozycję tak, jakby był zamrożony, więc tutaj na niego jest głównie zadanie, żeby się nie ruszać, nie przemieszczać, ponieważ czułość instrumentu jest na tyle duża, że nawet ruch głowy niewielki zostanie wyłapany, bo to już zmienia jego charakterystykę aerodynamiczną, więc zmienia opór i on to od razu widzi. Na początku musisz stanąć jak najbardziej, bo musimy sprawdzić, czy jest 0 to 0, tak dalej. Osoba. Tak jak to płynie. Okay.
dotykać tej płyty, czy tylko tej deski drewnianej. Tej płyty z tyłu też może, tak? Mówiłeś o tym luzie i zapisie? Jak jest czerwony, zmieniasz pozycję, tak? To wtedy możesz się też wyprostować, jakoś odpocząć, jeśli faktycznie się... Nie zmógł się. Mamy niższą pozycję, prawda? Dobra.